Cześć, witamy Was w drugim odcinku naszego wspólnego podcastu. Hej. Dzisiaj porozmawiamy o kanale sportowym i kanale 0, bo bardzo nas zaciekawiło to, co tam się dzieje, zwłaszcza u Krzysztofa Stanowskiego. Drugim tematem będzie leasing socjalny we Francji, gdzie nowego elektryka z salonu można mieć za 173 zł. To jest tak mało, że wow. Ale zanim do tego przejdziemy, w kilku zdaniach, może kilkunastu, bo raczej się nie sprężymy, chcielibyśmy się odnieść do tego... Chcielibyśmy się odnieść po prostu do naszego ostatniego filmu o Gypsy Rose. Monia, zaczniesz? Tak. Nawiążemy do komentarzy pod tym odcinkiem z zarzutami, że kompletnie nie znamy sprawy i nie rozumiemy, czemu wyrok był taki, a nie inny. Do tego spłycamy całą sprawę, pomijając wiele szczegółów o jej ciężkim życiu oraz nie biorąc pod uwagę tego, co Gypsy mówi... Sama o sobie w wywiadach. I tak, po pierwsze, na początku naszego nagrania zaznaczyliśmy, że w internecie jest mnóstwo materiałów na temat tej sprawy, bo jest ona bardzo znana i nie będziemy szczegółowo jej przedstawiać. Ograniczymy się tylko do ogólnego zarysu historii. Celem naszego nagrania nie było opowiadanie całej historii, właśnie krok po kroku ze szczegółami, a poruszenie dwóch kwestii: wyroku, który zapadł oraz tego, co teraz dzieje się po wyjściu Gypsy. Z więzienia i wyrażenie swojej opinii na ten temat. Kilka razy zaznaczyliśmy też, że współczujemy jej w kontekście życia z matką i rozumiemy jej traumatyczne przeżycia, ale nie jest ona jedyną morderczynią z ciężkim dzieciństwem. I druga kwestia, co do wyroku. Być może nie wyraziliśmy się tutaj zrozumiale i jasno, jasno może trochę chaotycznie, ale wiemy, że formalnie były to dwa różne czyny i stąd są dwie różne kary. Oczywiście. Wyraziliśmy z kolei swoją opinię na temat tego wyroku i uważamy, że Gypsy i Nikolas powinni dostać taki sam wyrok. Niekoniecznie po dożywociu lub po 10 lat może jeszcze inny wyrok, ale taki sam. Dopuszczamy też możliwość, że gdyby na miejscu Gypsy był mężczyzna, wyrok mógłby być znacznie wyższy. Dodatkowo, jeszcze jedno pytanie: dlaczego nie wzięto pod uwagę jego niskiego IQ? Autyzmu i zaburzeń psychicznych. Jako okoliczności łagodzących, bo ewidentnie nie wzięto. Nie wiemy też, jakie miał dzieciństwo, być może też bardzo ciężkie. No i po trzecie i ostatnie: to, co mówi Gypsy, to są tylko jej słowa. Nie wiemy, co było w jej głowie i co teraz ma w głowie. Każdy może wierzyć w co innego. Oczywiste, że Gypsy nie będzie przedstawiać siebie samej w złym świetle. A wszystko to, o czym powiedzieliśmy, jest tylko i wyłącznie naszą opinią. Nie każdy musi się z tym zgadzać. Skończ i zaraz ja powiem. Czy już skończyłaś? A, chciałam tylko jeszcze. <laughs> Właśnie, aż ten. ten. Yy, chciałam tylko podziękować Wam za wszystkie komentarze, bo dobrze jest mieć konkretny feedback. Tak, to prawda, dobrze jest mieć konkretny feedback. Także dziękujemy. I ostatnie zdanie ode mnie. Wystarczy wejść na Instagram Gypsy, zobaczyć to, co się działo jeszcze z tydzień temu, a zobaczyć to, co się dzieje teraz. Z tydzień temu jeszcze ludzie byli bardzo do niej nastawieni pozytywnie, wspierali ją, współczuli jej, a teraz jest zupełnie inaczej. Nawet czytając te komentarze wczoraj, jak przygotowywałem się do tej rozmowy, czytałem te komentarze i część ludzi aż jest w szoku, że tak dużo ludzi się od niej odwróciło. Z czegoś to też musi wynikać. Wydaje mi się, że. Chyba z jej postawy, która. która jest taka trochę, w mojej opinii, roszczeniowa po tym, co, po tym, co się wydarzyło. Było jedno zdanie. Tak. To koniec. Kropka. Bardzo długie. Bardzo długie ale I tam złożone. w. Wtrę, Wielokrotnie. Były. Wielokrotnie. Kropka. Kanał sportowy kanał Zero. Zaczynamy? Tak. Dobra. Ja bardzo y, chciałem się do tego odnieść, ponieważ widziałem jak Krzysztof Stanowski wrzucił drugi film na swój kanał Zero, po tym jak odszedł z kanału sportowego, i y, chciałem tu postawić tezę, że to będzie projekt sztos. Nie wiem, czy ta teza będzie miała. Y, czy ta teza się ostanie, ale uważam, że to będzie projekt sztos, ponieważ on już ma teraz jakieś ponad pół miliona subskrypcji przy dwóch filmach. Ludzie go. Uwielbiają, taka jest prawda. No, jest część ludzi, którzy go nienawidzi, ale znaczna część po prostu uwielbia tego gościa. I przygotowałem sobie trochę notatek na temat kanału sportowego. Dlaczego on, w naszej opinii, mm, nie chcę powiedzieć, że upada, ale schodzi na drugi plan, tak? Na drugi no, plan, znacznie, znacznie pogorszyły się jego znacznie się pogorszyły. wyniki, że tak powiem. Tak, i zaraz, zaraz to przedstawimy na liczbach. A dlaczego, kanał Sport... A dlaczego kanał Zero idzie, idzie do góry? Przede wszystkim chciałbym zacząć od kanału sportowego. W październiku, nie pamiętam dokładnie kiedy, ale to był chyba 13 października. Stanowski ogłosił, że odchodzi z kanału sportowego, ale tak oficjalnie. Wystawił na Instagram zdjęcie wypowiedzenia umowy. I od tego dnia kanał sportowy stracił łącznie ponad 100 tysięcy subskrypcji. Tak, sama odsubskrybowałam, bo jakby ja się nie interesuję sportem i obserwowałam tylko dla Stanowskiego, nie? Bo tam, jego treści tak, mnie bo interesowały. Tak, różne formaty poruszał. Tak, tak, Uważam, że gość jest konkretny, z niektórymi rzeczami się z nim nie zgadzam, ale jest szczery i, i konkretny po prostu. No, z tym szczerym to wydaje mi się, że ludzie, którzy, kibice, którzy chodzą na stadiony to nie do końca by się z tobą zgodzili. Tam na stadionach jest różnie, ale abstrahując od tak? stadionów, A czemu? bo Stanowskiego nie za bardzo lubi się na stadionach z pewnych względów. A widzisz, no abstrahując od tego, przyjrzałem sobie ich ostatnie dwa tygodnie ich najlepszy film w ostatnich dwóch tygodniach miał 140 tysięcy wyświetleń. To dużo czy mało? No oczywiście mało. Bardzo mało, jak na kanał ponad milionowy 140 tysięcy wyświetleń, to jest bardzo mało. Zwłaszcza, że oni duże nakłady kładą na, na to, żeby to dobrze funkcjonowało, ale to najlepszy film miał tyle wyświetleń. A są filmy, które nie przekroczyły 10 tysięcy. No to już, no to już. To jest ciekawie. masakra. W stu najpopularniejszych filmach, które są na kanale sportowym, 91 jest z udziałem Stanowskiego. 90 jest. Chyba dobrze policzyłem, 90 albo coś koło 90 jest takich, które mhm. on prowadzi? 91. Tak. Tak wcześniej sprawdzaliśmy. Tak, to 90, 91, ale 90 jest chyba takich, które on prowadzi. 91 jest z nim, bo są jakieś takie mhm. szoty, takie mhm. wiesz, wstawki. A tylko 9 filmów na 100 jest bez udziału stanowskiego. To, to już samo to nam pokazuje, jak ogromnym boosterem był ten gość dla, dla, tego, jakby dla, dla tej firmy. Tak. Takim medialnym. Napędzał popularność, oglądalność i zyski. Ja też sobie porównałem, nawet ostatnio z jednym z moich braci rozmawiałem i mówiłem do niego, że od jakiegoś czasu porównuje sobie meczyki, gdzie jest dużo o piłce, praktycznie wszystko jest o piłce i porównuje sobie kanał sportowy i meczyki, które mają niecałe 170 tysięcy subskrypcji one już notują wyższe liczby oglądalności niż kanał sportowy, który też mówi o sporcie. A jest 7-8 razy większy. To też musi o czymś świadczyć, że ci, ci ludzie z jakiegoś powodu dalej mają tam suba, ale z jakiegoś powodu przenoszą się mhm. do, do, do kanału Wielkiego Włodara. Okej. Okay. Wydaje mi się, że kanał sportowy nie do końca ma też pomysł sam na siebie. Że takim głównym ciągnącym telinę był Stanowski, bo na ostatnim zebraniu zarządu ja byłem w szoku, naprawdę byłem w szoku. Ja wiem, że być może ktoś tego tak nie odbierze, ale ja to tak odebrałem. Odbrałem to negatywnie, bo właściciele zapytali publiczność, jakie formaty chcą oglądać, bo oni sami nie wiedzą, mhm. co mają tworzyć. Mnie się wydaje, że już trochę tak się. Jakby niepokoją tym, co teraz się dzieje z ich kanałem. Mówią, że jest wszystko luz, że się nie niepokoją. Mm. Że ogólnie dobrze im się wiedzie. Jakby ja nie wątpię w to, mm. że im się dobrze wiedzie, bo zaraz przejdziemy do pieniędzy, bo mam, mam notatki, ile jakie tam mają przychody, jakie dochody, jakie dywidendy brali i tak dalej. Ale wydaje mi się, że czują mocny oddech Stanowskiego na plecach. I być może jest taka lampka, że, że może trzeba było nie dopuścić do jego odejścia. Tak, bo też to nie tylko Stanowski odszedł, ale zanim zaczęli odchodzić inni ludzie właśnie z to kanału swoją sportowego. Tak, co też widać właśnie w y, ostatnim odcinku zapowiadającym, jakby, jak powstawał kanał Zero. Tam wypowiadają się ludzie i jest pokazane, że oni odeszli z kanału sportowego po prostu za Stanowskim i że lubią atmosferę w pracy z nimi, w ogóle pracować. Tak, te makijażystki... Te trzy, które tam były, czy wizerzyskie? Ja zawsze też... mylę makijaż z wizerzyskiem. Charakteryzatorki, mniejsza. One o tym mówiły, ale też są osoby, które po prostu przeszły, przeszły za nim. Dobra, zanim przejdziemy do podsumowania liczb z kanału sportowego, kilka kwestii o kanale 0. Tak jak powiedziałem na samym początku, 500 tysięcy subskrypcji przy dwóch filmach to jest po prostu coś super. Będą mieli fajnych prowadzących, przynajmniej tych, których do tej pory przedstawili, bo mają Tomasza Raczka, gość, który po prostu filmów obejrzał ty, tyle sam, co pewnie z pół Polski razem wziętych. E, mają Macieja Dąbrowskiego, który swego czasu nie do końca dogadywał się ze Stanowskim, ale. Czyli człowiek, ale pieniądz zbliża. Człowiek warga. Człowiek warga, tak. Ale no. pieniądz zbliża, chyba się już dogadali. Mają Tedego, Roberta Mazurka, to wiadomo było, że to. On przejdzie, bo jakby sam Mazurek powiedział kiedyś w, w jakiejś rozmowie, że on się dziwi Stanowskiemu, że Stanowski sam nie prowadzi swojego projektu, więc wydaje mi się, że Mazurek był jedną z tych osób, które jakby namawiały go do tego, żeby on odszedł ze sportowego i mm -hmm. założył coś swojego, tak, tam bo być może byłam... czuł jakiś, wiesz, jakiś większy zysk w tym. Tam chyba było nawet powiedziane o tym, a może się mylę, ale wydaje mi się, że było w tym zapowiadającym może. odcinku kanału Zero. Tak, mają Roberta Gwiazdowskiego, którego ja osobiście bardzo szanuję, jeżeli chodzi o wiedzę ekonomiczną. Tomasza Rożka mają. Czekałem na niego w kanale sportowym, bo była zapowiedź z rok temu, że, będą, że będzie Tomasz Rożek mm -hmm. prowadził swój program naukowy, ale nie tak, udało się to zrobić. Tak, i zaznaczmy, to jest ten gość, który prowadzi właśnie swój kanał. E, Nauka to lubię. Na tak, on też chyba parę książek wydał. I bardzo wartościowe treści. Przekazuje tak. w fajny, przystępny sposób. To prawda. No i na koniec wynotowałem sobie, że mają Andrzeja Twarowskiego, czyli byłego współprowadzącego z Tomkiem Smokowskim z kanału Plus. Taki pstryczek w nos, może. Nie wiem, nie wiem. Tak tak, tak mi się wydaje. Kogo mają? Tak. Mariusza Zielkę tak, mają jeszcze. To nas bardzo ucieszyło. Zresztą mieliśmy też okazję go poznać. Bardzo fajny człowiek ma bardzo dużą wiedzę i wejścia w różne środowiska myślimy, że może zrobić kawał dobrej roboty i nareszcie mieć furtkę do większej y, liczby jakby odbiorców tak, odbiorców to jest dobre słowo wynotowaliśmy tak. sobie kilka kwestii, dla których my uważamy że kanał sportowy idzie w złą stronę zaraz je przedstawimy Chyba chciałbym zacząć od tego, że mamy do czynienia. Ja wiem, że dużo osób się ze mną pewnie nie zgodzi, ale z niedocenieniem Krzysztofa Stanowskiego. Bo, tak jak powiedziałem, to była osoba, która głównie ciągnęła tę linę, tworzyła te programy. Była w hate parkach, które były mega późno, była w porankach KS, które były mega wcześnie. Ja rzadko widziałem. Hmm, Borka chyba nigdy nie widziałem w poranku, bo go chyba nigdy nie było bo on kiedyś sam powiedział, że ściągacie mnie do pracy przed trzynastą, tak wcześnie. A pola Smokowskiego czasami widziałem w porankach, czasem widziałem w hate parkach. To też nie jest tak, że ja to nałogowo oglądam, bo prawda jest taka, że bardzo rzadko teraz coś oglądam. Ale pierwsza kwestia, niedocenienie Stanowskiego. Druga kwestia. Tak, i właśnie, że tu przerwę. Jak dla mnie to jest strzał w kolano. Tak. Tak. Druga kwestia, uważam, że zbyt mało pracy włożonej przez Mateusza Borka i Tomka Smokowskiego. Uważam, że Borek jest taką osobistością medialną. Espresso z Matim świetnie się oglądało, czy borowisko świetnie się oglądało. Po prostu tego nie było. Uważam, że go było za mało. Tomek Smokowski jedyne co prowadził to chyba czasami te hate Parki, czasami prowadził chyba Bonjour Ligue. Ale bardzo słabo się to oglądało, i prowadził. Nie pamiętam, jak to się nazywało. Na meczeka to się nazywa dwa fotele, a tam się nazywałem przesłuchanie? Nie pamiętam. Oj, ja nie wiem. Taka <noise> rozmowa z drugą osobą, ale bardzo dawno też tego nie było. A to też było ciekawe, ale ale tego nie było. No, nawet mam tutaj notatki, że Smokowski prowadził nieoglądalne formaty. No właśnie, to jest to, co powiedziałem, właśnie sobie przeczytałem. Eee, uważam, że jeżeli mm, wyświetlenia się nie poprawią, to na pewno zaczną od nich odchodzić sponsorzy, a wyświetlenia są coraz mniejsze. Najlepsze wyświetlenia notowali za Stanowskiego, zwłaszcza kiedy mówił o Janoszek, kiedy, był, kiedy była spina z, z Najmanem. To naprawdę wyświetlenia dochodziły do nawet 10 milionów. Teraz wyświetlenia są takie, jakie zaznaczyłem na, na samym początku. Kolejna rzecz, uważam, że Borek niepotrzebnie na zebraniu zarządów chyba przedostatnim, czy przed, przedostatnim zaatakował Stanowskiego, bo to było na live, to było w ogóle nieprzygotowane. Stanowski przygotował swoją odpowiedź, mega wypunktował borka. A, I Borek w jednej chyba z mają strzelczyk, Nie pamiętam, z kim on to rozmawiał, ale mhm. z kobietą na pewno na jednym z podcastów powiedział, że nie odniósł się do zarzutów Stanowskiego, dlatego że tylko winny się tłumaczy. Jak ktoś, ga, jak ktoś do mnie mówi tylko winny się tłumaczy. Nie. To Ale jest to dla mnie jedno razie... z najgorszych najgorszych powiedzeń jakie mogą być. Ale to w takim razie każdy kto staje przed sądem automatycznie i się tłumaczy, no to już od razu wszystko było tłumaczy się. Wskazany. To jest winny. Skazany. Ja kiedyś <laughs> usłyszałem w sensy postulówki od mojej pani od polskiego pani Beaty, yy, że tylko winny się tłumaczy. I po prostu tak też przymrużyłem oczy jak teraz. Pamiętam tę sytuację, mimo tego, że to było 2 miliardy lat temu. Kolejna rzecz. Właśnie, powiedziałem, że przejdziemy do pieniędzy. No i przechodzimy do pieniędzy. Kanon sportowy miał w 2022 roku 24 miliony złotych przychodu, z czego zysk netto był na poziomie 5 milionów 600 tysięcy złotych. I. Panowie we czterech wypłacili sobie z tego cztery banie dywidendy. Cztery banie. Milion 600 tylko dali jakby na dalszy rozwój firmy. Ja nie mam firmy, która generuje przychód na poziomie 24 milionów złotych rocznie. Być może kiedyś będę miał, ale uważam, że jeżeli mamy zysku netto niecałe 6 milionów, a 3 czwarte z tego przeznaczamy na dywidendę dla siebie, którą przejadamy to nie może być niczym dobrym. Firma powinna się nadal rozwijać, żeby za rok nie wypłacić sobie miliona dywidendy, pół miliona czy 100 tysięcy, tylko dwa miliony albo cztery. Dlatego uważam, że że po prostu cztery miliony dywidendy to było trochę za dużo. Kolejną sprawą jest fakt, że Stanowski miał podpisaną umowę z kanałem sportowym. Mm. Nie był tylko właścicielem, czyli udziałowcem, ale był też pracownikiem. Dywidenda dywidendą to jest swoją drogą, że każdy z nich wziął po milionie złotych na koniec roku. No, wiadomo, że podatek od dywidendy to jest chyba 19%, czyli tam 810 tysięcy mieli na, na jakby tak zwaną rękę. Ale jeżeli Stanowski miał umowę z kanałem sportowym od 1 listopada 2021 roku, oznacza to, że on musiał być tam zatrudniony. I wydaje mi się, nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że najprawdopodobniej z tytułu tej umowy również pobierał wynagrodzenie, a jeżeli on pobierał wynagrodzenie, to, to pozostali też. Tak, to oni też pobierali wynagrodzenie, czyli ich przychody były powiększone o sumę miesięcznych wynagrodzeń przez 12 miesięcy, czyli zarobili jeszcze więcej pieniędzy. I tak jak Mówię, nie mam zamiaru wtrącać się w to, ile zarabiają. aby zarabiali jak najwięcej pieniędzy. Każdy, kto ciężko pracuje, niech zarabia jak najwięcej pieniędzy. Ale uważam, że po prostu za dużo, za dużo kasy poszło, poszło na, na przejedzenie. Właśnie, a wspomniałeś jeszcze o zarobkach z reklam stanowskiego, to też istotne. Tak, właśnie. Ostatnia rzecz, chyba, o której tu chcemy powiedzieć, to są zarobki. Z reklam, jakie generował kanał sportowy za Stanowskiego, i jak Stanowski odszedł. Ja sobie to sprawdziłem. I zarobki za Stanowskiego miesięczne z reklam były na poziomie 200-500 tysięcy złotych miesięcznie. A po odejściu Stanowskiego nie dochodzą nawet do 100 tysięcy złotych miesięcznie z no. reklam. To wynika przepaść. to jest przepaść. Zwłaszcza zwłaszcza, jeżeli weźmiemy tę te, te kwotę. 500 tysięcy, a nie całe 100 teraz. To jest naprawdę przepaść, a wynika to z tego, że po prostu programy są nieoglądalne. To co, stawiamy tu kropkę? Czy chcesz coś jeszcze dodać? Chyba nie. Dobra, czyli na, na kanale Zero i na kanale sportowym stawiamy kropkę. Tak jak powiedziałem wcześniej, uważam, że nowy projekt Stanowskiego, kanału Zero, będzie kanałem Sztos. Tak, mm. i trzymamy kciuki. Tak, można go lubić, można go nie lubić, ale jeżeli, jeżeli będzie to dobrze zrobione, jeżeli będzie to miało. Jeżeli to komuś pomoże, w, w, w jakiś sposób ktoś się tam odnajdzie, da to komuś pracę, da to komuś rozrywkę, to niech jemu to da pieniądze. Kropka. Tak. Leasing socjalny we Francji. To jest temat, który mnie bardziej trochę interesuje Oj. od kanału. Oj, ten socjal. Oj, ten socjal. Nowy samochód we Francji z salonu nowego elektryka można dostać za 173 zł miesięcznie. Aż. Ale Aż. Dużo. Jest kilka obostrzeń, które trzeba spełnić, żeby ten samochód dostać. Przede wszystkim trzeba nie przekraczać dochodu 15 400 euro miesięcznie na osobę. To jest niecałe 67 000 zł w Polsce. Ja wiem, że zaraz ktoś powie, że 67 tysięcy to tam jest jakieś 500, 500 miesięcznie jak na Polaka. Burżuazja. Um, ale dla, dla Francuza to jest trochę śmiech, bo tam płaca minimalna to jest 7500 złotych. Czyli to no. jest dla osób, które nie mają pełnego etatu, bo tam płaca minimalna to jest 7500. Tak, ale dużo osób yy, zapomina, że najważniejsza jest siła nabywcza pieniądza. A to bardzo no. mądre i to swoją drogą, że nieważne ile pieniędzy zarabiamy, ale ważne ile możemy za to kupić. Tak, dlatego warto sobie poprzeliczać co nieco. Tak, to prawda. Kolejna rzecz to jest dojazd do pracy, musi przekraczać 15 km. Osoba musi mieć francuski paszport. Mm. Można wziąć ten samochód bez wpłaty własnej, i umowa musi być zawarta na minimum 3 lata. Później albo ten samochód oddajesz, albo ten samochód za jakąś kwotę wykupujesz. I teraz tak. Mam tutaj cztery słowa. Co to są za samochody? Są to francuskie elektryki albo jeszcze Ople. Ople, nie pamiętam, kto Ople produkuje. Ale chyba nie Francja. Jakby mniejsza, nieważne, nie. kto produkuje OPLE. Więc e, mam takie. M, no mam nie, takie, jest, nie jest to wieś Katiko. <laughs> mam, takie, mam, taką mam takie nieodparte wrażenie, że Francja poprzez tak zwane dofinansowanie najuboższych zabierze pieniądze z kieszeni wszystkim. Dofinansuje najuboższych, a najbardziej zarobią na tym koncerny francuskie samochodowe, które nie wiem, czy wiecie, ale nie mają się aż tak dobrze, jak na przykład koncerny y, chińskie, elektryczne. Więc tu mamy do sytuacji z czymś takim, jak ja zawsze porównuję, że mamy emeryta. Dla mnie emeryt, polski emeryt, to jest pośrednik między ZUS-em a apteką. Oj, no. Tak, że bierze pieniądze z ZUS-u, pośredniczy, żeby zanieść je do apteki. Mhm. To jest dla mnie polski emeryt. Więc tutaj wydaje mi się, że mamy dość zbliżoną sytuację, że Francja, rękami pracujących, dofinansuje nierentowne koncerny samochodowe, przy czym dostaną tak zwani najbiedniejsi. Jakie samochody będzie można wziąć i jakie są ich ceny? No to ten za 173 zł, to jest to około 400 euro. To jest Renault Twingo. No ja wiem, że to nie jest samochód sztos, to jest taka bardziej bardziej takie pudełko od zapałek, no ale za 173 zł, no to też nie ma czego oczekiwać. Nadal nie, wieś Katiko. E... <ścoughs> ale mnie rozproszyłaś tym wieś Katika. E... Tak cię rozproszyłam, to daj mi tylko łyczka kawy. Trzymaj. Kolejnym samochodem, znaczy inaczej... Żeby nie przedłużać tego, jakby nie wypisałem sobie wszystkich samochodów, po prostu wypisałem te najdroższe, które możemy, możemy dostać. Najdroższe są za 149 euro, to są jakieś Fiat 600e, Jeep Avenger lub Peugeot E2, E2008. I właśnie ten Peugeot E2008 był pierwszym takim samochodem, który kobieta francuska odebrała w tym leasingu socjalnym, kilka, chyba kilka dni temu, w tym tygodniu albo w zeszłym. Najbardziej chyba z tego wszystkiego, co mnie przeraża, to, że te samochody są o wartości od 110 do 200 tysięcy złotych, a można je wziąć w naprawdę leasingu 200, 400 czy tam 600 zł. To jest naprawdę bardzo mało. Ja sobie sprawdziłem tego Peugeota E2008, E200 porównałem go sobie, za jaki leasing w Polsce go można wziąć i można go wziąć na leasing w kwocie około 2000 zł. Ale uwzględnione jest tutaj 800 zł, które dostajemy do finansowania na takiego elektryka. 800 złotych miesięcznie, oczywiście. Więc bez tego dofinansowania na elektryka taki peżot kosztowałby nas 2800 zł. A Francuz daje tego peżota w leasingu za 650. Jest to ogromna. Przebitka. Przygotowując się do tego nagrania, sporo poczytałem o tym leasingu socjalnym we Francji, i rzucił mi się w oczy komentarz jednego z redaktorów na portalu albo francuskie.pl, albo i Francja. Jakoś tak, nie pamiętam, z, z flagą w Francji w tle. On bardzo, ale to bardzo bronił tego rozwiązania i mm, bardzo, bardzo chciał, żeby coś takiego jakby zostało przeniesione też na, na inne kraje, tam w komentarzach strasznie mu zarzucali, że, że jest jakoś firem, ale on jakby gdzieś w swojej jakby w swoim wsparciu dla tego pomysłu potrafił w jakiś lepszy czy gorszy sposób też to argumentować, więc jakby moim celem nie jest powiedzenie tutaj, że, że to jest coś bardzo złego, dawanie komuś nowego samochodu z salonu za, za grosze. Bo być może do czegoś dobrego się to przyczyni. Być może ktoś to był wykluczony przez ten samochód. Nie wiem, ułatwi sobie dojazd do pracy, znajdzie lepszą pracę. Być może coś takiego nastąpi. Ja tutaj widzę tylko jednak, ja tutaj widzę po prostu kilka wad, które, które po prostu muszę powiedzieć. Uważam przede wszystkim, że skorzystają z tego nieliczni, bo. 20 tysięcy osób w tym roku 2024 będzie mogło z tego skorzystać. W kolejnym ma być to 40 tysięcy osób. Wniosków już zostało złożonych 100 tysięcy, więc z automatu 80 tysięcy będzie odrzucone. Kolejną kwestią jest fakt, że można rocznie przejechać do 12 tysięcy kilometrów tym samochodem. Każdy kolejny kilometr będzie płatny. I Ile można? 12 tysięcy. Mhm. Mhm. To nie jest tak dużo wcale. To naprawdę nie jest dużo. I... Mam jakieś takie nieodparte wrażenie, być może się mylę, dlatego mówię, że mam wrażenie, że ten program ma na celu stworzenie mm, czegoś takiego, że ci najbiedniejsi będą jeszcze bardziej ubezwłasnowolnieni, bo jeżeli taka osoba może wykonać takim samochodem bez dopłaty jedynie 12 tysięcy kilometrów, to jest tylko do pracy, mhm. z pracy, i Zemknięty ona. Zamknięty lokalnie. Tak, jest zamknięty lokalnie. I ona nie myśli o tym, żeby wziąć urlop, żeby gdzieś może pojechać, tak, tak, coś tak, zobaczyć. Tak. Czyli jeszcze robienie z kogoś takiego jeszcze większego niewolnika niż jest. Bo praca za takie pieniądze, które pozwalają na ten leasing socjalny, to jest egzystencja. No, może idziemy za daleko z teoriami, ale może tak być. Tak, dlatego, może to mieć sens, Dlatego to zaznaczyłem, bardziej. że mam wrażenie. No. Nie powiedziałem, że tak jest. Tak. Ostatnia rzecz. Uważam, że to jest kolejny krok do zniesienia własności. Samochód na wynajem, miejsce parkingowe na wynajem, dom na wynajem, mieszkanie na wynajem wszystko na wynajem. Ja rozumiem, że wynajem jest czymś po części dobrym, ale własność jest czymś, co gwarantuje nam bezpieczeństwo. Tak? No jasno, że tak. Ok, i chyba na tym bym chciał zakończyć. Postawiłem sobie w swoich notatkach. Kropkę. Nie wiem, co uważacie na temat kanału sportowego, kanału 0. Napiszcie w komentarzach. Nie wiem, co uważacie na temat leasingu socjalnego we Francji i tego, o czym my powiedzieliśmy. Nie chcemy się na ten temat więcej rozwodzić. Powiedzieliśmy wszystko, co mamy do powiedzenia. Też nie chcieliśmy lać za bardzo wody. Jeżeli będziecie chcieli. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, piszcie w komentarzach albo piszcie naszy, na naszego maila, który zawsze jest w opisie. E, jeżeli będziecie chcieli dołączyć do naszej grupy na Facebooku, to zapraszamy tak, grupa. Zapraszamy. Też będzie w opisie. I tyle? Tak. I dzięki za wysłuchanie. Tak, a ja właśnie chciałem powiedzieć i dzięki za oglądanie. <laughs> o, no to właśnie. No ja powiedziałam, że tylko za wysłuchanie. Tak. Tyle. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy. Trzymajcie się. No co? No nic. Bo no jesteś tak mocno śmieszne. Cześć. Witamy w naszym drugim wspólnym podcaście. Hej. Dzisiaj na. Co nie?